Dzień dobry. Witam na kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Nazywam się Weronika Przeherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Nasze seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. W trakcie spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analizy danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, biznesem i instytucjami publicznymi. Podczas seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych spotkań mogą Państwo znaleźć na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. O wykorzystywaniu nowych technologii w prawie rozmawialiśmy już w Cyfryzacji pod lupą nauki nieraz. Nasz dzisiejszy referent, Maciej Świtała, doktorant UW, w swojej pracy badawczej łączy te dwie dziedziny, patrząc na zawiłości prawne nie tylko z perspektywy prawnika, ale również analityka danych. W badaniach Maciej mierzy efektywność systemu sądownictwa. Jak dokładnie to robi, jak nowe technologie mogą się przyczynić do lepszego zrozumienia problemów prawnych i wreszcie, czy badania, o których opowie nasz dzisiejszy referent, to kolejny krok do automatyzacji pracy prawników? O tym posłuchamy już za chwilę. Lecz zanim oddam Maćkowi głos, przedstawię Państwu naszych dzisiejszych gości, teoretyków i praktyków, którzy będą komentować wystąpienie Maćka. Rozpoczniemy komentarzem mecenas Katarzyny Szczudnik z SSW Pragmatic Solutions, eksperta z ramienia KPI. Mecenas Szczudnik specjalizuje się w doradztwie z zakresu ochrony danych osobowych, prywatności i prawa nowych technologii. Interesuje się m.in. rozwiązaniami blockchain oraz sztuczną inteligencją, zarówno w zakresie aspektów prawnych tych technologii, jak i wykorzystania w obszarze usług prawnych. Kolejnym referentem będzie pan dr Paweł Jan Marcisz, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także adwokat. Jego zainteresowania naukowe to teoria prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej. W ramach praktyki specjalizuje się w prawie europejskim właśnie oraz prowadzeniu sporów. Jeśli mają Państwo pytania do naszego referenta lub komentatorów, bardzo zachęcamy do tego, żeby zadawać je w Q&A-u. Ja te pytania będę zbierać i zadawać występującym dzisiaj na naszym seminarium. Chciałabym jeszcze dodać, że bardzo dziękujemy naszym gościom, którzy zdecydowali się poświęcić nam dzisiaj czas i komentować wystąpienie Maćka. I nie pozostaje mi nic innego, jak oddać Maćkowi głos. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie na seminarium. Żeby nie przedłużać, bo czas wystąpienia jest oczywiście ograniczony do 20-25 minut, pozwolę sobie od razu przejść do rzeczy. Zacznę od tytułu, który pewnie już wszystkim nam obecnym jest tutaj znany, ale dla porządku pozwolę sobie powtórzyć. Wystąpienie dotyczy analizy efektywności polskiego systemu sądownictwa z wykorzystaniem narzędzi modelowania tematów. To krótka agenda mojego wystąpienia. Na wstępie spróbuję troszeczkę wszystkich Państwa zagaić, przekonać, że temat rzeczywiście powinien być bliski sercu każdego z nas, że jest to zagadnienie ważne, aktualne i z którymi możemy spotkać się na co dzień. Następnie omówię w dużym uproszczeniu, jak działa polski system sądownictwa, a także pozwolę sobie uszczegółowić troszeczkę temat, albowiem zdaję sobie sprawę, że może on brzmieć dość szeroko i przez to konfundująco. Później punkt drugi to metodyka, czyli opowiem Państwu, jak to wszystko zostało zrobione i dlaczego tak. A następnie wydaje mi się subiektywnie, że najciekawsza część tego wystąpienia, a więc wyniki. Opowiem, jakie motywy tematyczne udało się algorytmowi zaimplementowanemu przeze mnie wyłuskać z treści orzeczeń sądów, które z tych motywów możemy nazwać podobnymi, które są umownie nazywając to z pogranicza. Oczywiście wyjaśnię też te zastosowane tutaj pojęcia i podam przykłady. A zakończę wnioskami. Wnioskami nie tylko dla prawników i ekonomistów, mam nadzieję. Także po
pozwolę sobie przejść już do merytorycznej części prezentacji. No i zacznę, tak jak wspominałem, od motywacji. Chciałbym postawić na wstępie taką troszkę odważną tezę, że każdy miał, ma albo będzie miał styczność z systemem sądownictwa. Na poparcie tej tezy pozwoliłem sobie zawrzeć tutaj na slajdzie cztery takie lepsze lub gorsze, ale przykłady. Mianowicie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Zdecydowana większość z nas będzie kiedyś coś dziedziczyła albo ktoś będzie po niej dziedziczył. Także powinien to być przykład jednak bliski życiu, może nie codziennemu, ale życiu każdego z nas. Postępowanie w sprawach o wykroczenia, mandaty i tym podobne. Ochrona dóbr osobistych, zdrowie, wizerunek, również twórczość artystyczna i wiele innych. Oraz ostatni z tych czterech przykładów, troszeczkę mniej przyjemny niż te poprzednie, albo kwestie związane z prawem rodzinnym, rozwody, separacje, alimenty, władza rodzicielska. Oczywiście nie mam zbyt wiele czasu, żeby Państwa przekonywać co do tej postawionej przeze mnie tezy, ale chciałbym jedynie wskazać, że polski system sądownictwa jest czymś, z czym każdy z nas w jakimś stopniu będzie miał albo ma styczność. No i skoro wprowadzam już ten system sądownictwa jako ten wycinek rzeczywistości, z którym każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu jest związany, to należy wspomnieć o tym w dużym uproszczeniu oczywiście na potrzeby tej prezentacji, jak ten polski system sądownictwa funkcjonuje. Otóż punktem startowym niejako jest pismo inicjujące postępowanie. Następnie przepisy określają, który sąd będzie właściwy miejscowo, funkcjonalnie i rzeczowo do rozpatrzenia danej sprawy. Ale struktura systemu sądownictwa nie jest pozioma. System, każdy z sądów w tym systemie ma też wyspecjalizowane wydziały. No i ta sprawa, nasza przedstawiona na tym slajdzie, wędruje najpierw do właściwego sądu, a potem na mocy osobnych przepisów jest skierowana do wyspecjalizowanego wydziału. I ten wydział wydaje orzeczenie rozstrzygające sprawę. Oczywiście postępowanie, które zmierza do rozstrzygnięcia danej sprawy, angażuje określoną liczbę sędziów, trwa pewien czas i generuje koszty. Co jest istotne w stopniu szczególnym z uwagi na tematykę i metodykę zaproponowaną w badaniu, to fakt, że od orzeczenia sądu można się odwołać do drugiej instancji. I w drugiej instancji również zapadnie orzeczenie sądu. No, ale tak zwana apelacja angażuje z reguły większą liczbę sędziów, wydłuża czas rozstrzygania sprawy i generuje kolejne koszty. Na potrzeby niniejszej prezentacji takie wprowadzenie tego, w którym wycinku rzeczywistości ja staram się obracać, wydaje się wystarczające. Jest postępowanie, jest dwuinstancyjne, generuje koszty, zajmuje czas, angażuje sędziów. I tak jak wspominałem na etapie agendy, pozwolę sobie uszczegółowić odrobinę jeszcze tytuł, bo może on być konfundujący. W szczególnym stopniu konfundujące może być użycie stwierdzenia efektywność. Tutaj używam efektywności w dość specyficznym rozumieniu. Jest to, jak gdyby porównać to do stanu literatury, to jest to bardziej efektywne niż efficiency. Mianowicie nie oceniam optymalnej alokacji środków, jak również finalnego efektu tej alokacji. Skupiam się na ocenie wybranego aspektu systemu. Zero-jedynkowo. Dobrze? Niedobrze. Inaczej można to określić nieco kolokwialnie szukaniem pewnych wąskich gardeł systemu, elementów systemu, w których ten system jest najbardziej obciążony. De facto rozumienie efektywności w tym badaniu sprowadza się do powiedzenia, że efektywność będzie często powiązana z obciążeniem systemu. Te case'y, sprawy, które będą generowały największe obciążenie dla systemu, będą z dużym prawdopodobieństwem wpływały na jego efektywność. Miarą, którą wykorzystałem,
to prawdopodobieństwo złożenia apelacji od orzeczenia sądu. Miara również niepopularna w literaturze, co oczywiście może prowadzić dyskusji nad zasadnością takiego wyboru, ale jest to też wkład badawczy do obecnego stanu wiedzy w tym przedmiocie. Jeśli chodzi o jeszcze drobne dopowiedzenie, co ja rozumiem przez polski system sądownictwa, to należy wskazać, że rozważam wyłącznie sądy rejonowe. Uzasadnienie może być mniej lub bardziej pragmatyczne. Mniej to postrzeganie sądownictwa powszechnego w Polsce w literaturze jest takie, a nie inne, czyli głównie sądownictwo powszechne wpływa na nieefektywność polskiego systemu sądownictwa. Bardziej pragmatycznie to po prostu ilość i dostępność danych, jak również heterogeniczność orzeczeń, co do których ma się dostęp, wpłynęła na właśnie taki wybór, właśnie sądów rejonowych. No i trzecim członem tematu, który chciałbym uszczegółowić, to narzędzia modelowania tematów. Dla osób, które są zaznajomione z uczeniem maszynowym, tak zwaną sztuczną inteligencją, warto wspomnieć, że to jest Latent Dirichlet Allocation, w skrócie LDA. Ale dla tych, którzy nie siedzą, mówiąc kolokwialnie, w tym temacie, to pozwolę sobie na etapie omawiania metodyki troszeczkę uplastycznić, jak ten algorytm rzeczywiście, co to znaczy modelować tematy. Tak więc na tym slajdzie mamy to, co wchodzi do naszego algorytmu po lewej stronie, orzeczenia polskich sądów rejonowych. Algorytm wymaga tego, aby zadeklarować a priori liczbę tematów, które on ma wyszukać, analizując treści tych orzeczeń po prawej stronie. Następnie algorytm, analizując współwystępowanie poszczególnych słów między orzeczeniami, jest w stanie skonstruować zadeklarowaną liczbę tematów. Każdy z tematów jest opisany przez szereg słów kluczowych. To jest właściwie modelowanie tematów. Z tym, że na potrzeby naszego badania trzeba to troszeczkę rozszerzyć. Mianowicie ja przeprowadzam jeszcze operację odwrotną, czyli wykorzystując te uzyskane tematy, zwracając uwagę na słowa kluczowe, je opisujące, jak również słowa występujące w treściach orzeczeń, przyporządkowuję każdemu orzeczeniu prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych tematów. Oczywiście na potrzeby dalszych analiz można dokonać pewnego uproszczenia. Możemy każdemu orzeczeniu przyporządkować najbardziej prawdopodobny temat spośród tych uzyskanych w toku modelowania tematów. I co jeszcze wchodzi w metodykę wypracowaną na potrzeby tego badania, to to, że dla każdego tematu z osobna biorę pod uwagę wszystkie dokumenty przypisane do tego tematu jako najbardziej prawdopodobne i najprościej mówiąc biorę pod uwagę pewne statystyki opisowe wyliczone w oparciu o te dokumenty przypisane do tematu. Jak oznaczono na slajdzie, jedną z takich statystyk opisowych są udziały orzeczeń z wydziałów danego typu w całości orzeczeń przypisanych do tego tematu. Czyli w zaprezentowanym przypadku 50% orzeczeń z naszego przykładowego tematu pochodzi z wydziałów sądów rejonowych oznaczonych kolorem zielonym, 1/3 z wydziałów oznaczonych kolorem pomarańczowym i tak dalej. No i tak jak już wspominałem o zaproponowanym proxy do mierzenia efektywności sądów, to również wyliczany jest odsetek apelacji złożonych od tych orzeczeń, tak jak zademonstrowano na grafice. To jest właściwie cała metodyka. To jest to, co zostało zrobione w tym omawianym przez nas wycinku rzeczywistości. No i pozwolę sobie przejść do chyba najciekawszej części prezentacji, a mianowicie do wyników tego, co ta zaproponowana metodyka pozwoliła wypracować. Tak więc uzyskano 24 tematy. Tematom ekspercko analizując zestawy słów kluczowych, przypisano odpowiednie etykiety. Oczywiście nie będę teraz omawiał i starał się Państwa przekonać, że każdy z tych tematów jest skonstruowany perfekcyjnie i nie wzbudza wątpliwości. Chciałbym zaznaczyć jedynie, że wydaje się, że są one dostatecznie informatywne i dostatecznie interpretowalne,
żeby na ich podstawie przeprowadzać dalsze operacje, żeby konstruować odpowiednie wnioski. Możemy przykładowo spojrzeć na temat w lewym górnym rogu, temat opisany etykietą prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu. Słowa kluczowe: dożywotnio, wyczuwalny, alkometr, alkomat, litra, przydrożny, patrolowy, aspirant, zmotoryzować. Tak jak wspomniałem, wydaje się, że ten temat rzeczywiście jest i informatywny, i interpretowalny. Pozwolę sobie teraz przejść do tego, co z tymi tematami zostało zrobione, z tymi 24 tematami. Mianowicie te 24 tematy chciałem pogrupować ze względu na ich tematykę. Na załączonym slajdzie każdy mały wykres kołowy odpowiada jednemu z uzyskanych tematów zaprezentowanych uprzednio. Te tematy, z uwagi na chęć podziału ich ze względu na ich tematykę, podzielono w pierwszej kolejności ze względu na fakt, skąd pochodzi większość orzeczeń w danym temacie, z jakiego typu wydziałów. I w ten sposób otrzymano 4 grupy tych tematów. Tematy cywilne, karne, rodzinne i dotyczące spraw nieletnich oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Okazało się jednak, że grupa tematów cywilnych była dość liczna, także zdecydowałem się na kolejny podział cywilnych. Ze względu na drugi najwyższy udział wydziałów danego typu w temacie. Tutaj ekspercko w wyniku iteracyjnych operacji na uzyskanych tematach zdecydowałem się na przyjęciu 20% jako takiego granicznego udziału, drugiego najwyższego udziału w temacie. W ten sposób uzyskałem tematy typowo cywilne, typowo karno-cywilne, cywilno-gospodarcze, cywilno-ubezpieczeniowe. Także udało się dokonać jakiegoś mniej lub bardziej eksperckiego podziału tych tematów na grupy. Dwie rzeczy należy wynieść z tego slajdu. Pierwsza jest taka, że tematy typowo cywilne w zielonej ramce charakteryzują się odsetkiem apelacji poniżej mediany z całej próby. Z kolei tematy karne, typowo karne w czerwonej ramce charakteryzują się odsetkiem apelacji powyżej mediany z całej próby. Cywilne poniżej, karne powyżej. Należałoby zatem skonkludować, że tematy podobne do siebie, wywodzące się z jednej gałęzi prawa, przy czym rozumiem gałąź prawa jako ustalony historycznie zbiór norm prawnych, to te tematy wywodzące się z pojedynczych gałęzi prawa będą zachowywały się podobnie, będą w podobnym stopniu obciążały system sądownictwa, co wynika z analizy odsetków apelacji w danych tematach. Drugi wniosek, jaki nasuwa się z analizy tego pogrupowania tematów, to są te tematy cywilnokarne, cywilnogospodarcze, cywilnoubezpieczeniowe, szczególnie cywilnokarne. Jak widać ze slajdu, to większość tematów cywilnokarnych charakteryzuje się bardzo wysokim odsetkiem apelacji. Dlatego też w dalszym toku badań rozważono tematy z pogranicza gałęzi prawa. I zdaję sobie sprawę, że to może być troszeczkę konfundujące dla Państwa, dlatego pozwoliłem sobie załączyć taki oto slajd, który wyjaśnia, co ja rozumiem pod stwierdzeniem tematy z pogranicza gałęzi prawa. Myślę, że najlepiej jest rozważyć to na przykładach. Jakie tematy mogą być przykładem spraw z pogranicza gałęzi prawa karnego i pracy? Mobbing, molestowanie w miejscu pracy. Z kolei na przecięciu prawa karnego i rodzinnego mamy takie sprawy jak nieopłacanie alimentów, przemoc w rodzinie, przestępstwa popełnione przez nieletnich. Również prawo cywilne z prawem pracy krzyżuje się w znacznym stopniu. Możemy mówić na przykład o odszkodowaniu za wypadek w miejscu pracy, gdzie pewną jego część dochodzimy na gruncie prawa pracy, a z pewną nadwyżkę możemy dochodzić na gruncie prawa cywilnego. Co jednak dla nas tutaj jest najciekawsze ze względu na slajd poprzedni, to te sprawy z pogranicza prawa cywilnego i karnego.
jest to odpowiedzialność deliktowa i odpowiedzialność karna, które bazują na pewnej filozoficznej koncepcji winy, która, mówiąc kolokwialnie, jest przemycana i do prawa cywilnego, i do prawa karnego. Albo innym przykładem może być ustawa o tak zwanych bestiach, czyli o bardzo poważnych przestępstwach względem nieletnich, często na tle seksualnym. Ustawodawca uznał, że te sprawy regulowane tą ustawą powinny być rozstrzygane w ramach procedury cywilnej. Oczywiście w mniej lub bardziej przekonujący sposób to uzasadnił, ale to również jest dobry przykład tego, że te sprawy z pogranicza prawa cywilnego i karnego rzeczywiście się zdarzają, również w odrębnych regulacjach. Tak więc z uwagi na to, że przy grupowaniu tematów rzeczywiście dało się zauważyć potem tematy, które potencjalnie można określić mianem tematów z pogranicza, jak również, że teoretycznie jest to uzasadnione, podjąłem próbę zidentyfikowania takich tematów, zidentyfikowania przy pomocy jakiejś ilościowej miary. Tutaj również w wyniku iteracyjnej pracy nad analizowanym korpusem tekstowym zdecydowałem się na zaproponowanie miary, która polega na zestawieniu ze sobą, na stosunku dwóch największych udziałów orzeczeń z danych wydziałów wewnątrz pojedynczego tematu. Załączyłem tutaj temat reprezentatywny, jeśli chodzi o umiejscowienie na pograniczu gałęzi prawa i wyjaśniając tą zaproponowaną miarę na tym temacie. 57,88% orzeczeń z tego tematu pochodziło z wydziałów cywilnych. W tym samym czasie niespełna 40% pochodziło z wydziałów karnych. Dzieląc te dwie wartości przez siebie, otrzymujemy 1,46. I to była najniższa wartość, gdy policzyliśmy w ten sposób dla każdego tematu. A ta miara mówi nam mniej więcej tyle, że im bliżej jedynki, tym bardziej ten temat jest usytuowany na pograniczu dwóch wydziałów o danej specjalizacji. Także to jest temat, który powinien być wśród tych uzyskanych w toku modelowania postrzegany jako znajdujący się najbardziej na pograniczu gałęzi prawa. Co jest jednak istotne z punktu widzenia badacza, to fakt, że odsetek apelacji wśród orzeczeń przyporządkowanych tematu jako najbardziej prawdopodobnego to 13,31%, a jest to wartość zauważalnie wyższa niż odsetki apelacji wśród wydziałów cywilnych, karnych, gospodarczych i innych. Przykładowo w wydziałach karnych średnio odsetek apelacji wynosi 11,91%. Tutaj w przypadku tego tematu usytuowanego na pograniczu wydziałów cywilnych i karnych ten odsetek apelacji jest wyższy i niż odsetek wśród orzeczeń wydziałów karnych i odsetek wydziałów cywilnych. Należałoby zatem skonkludować, że te sprawy z pogranicza gałęzi prawa będą w stopniu największym obciążały system sądownictwa. Oczywiście, jeśli stosujemy tutaj proxy w postaci zaproponowanej miary, czyli prawdopodobieństwa apelacji, to największe obciążenie może realnie wpływać na efektywność systemu sądownictwa. Są to swoiste wąskie gardła systemu, nad którymi to w toku dalszych badań należałoby się pochylić. No i pozwolę sobie jeszcze raz skonkludować to, co zostało powiedziane w postaci dość syntetycznych wniosków, którym jednak starałem się nadać też brzmienie takie, żeby były one zrozumiałe i przekonujące nie tylko dla ekonomistów i prawników. Pozwoliłem sobie to zamknąć w trzech bulletach. Tak więc pierwszy wniosek, który udało się uzyskać w toku badań, mówi nam mniej więcej tyle, że podobne do siebie tematycznie grupy orzeczeń sądów rejonowych charakteryzują się zbliżonym prawdopodobieństwem apelacji. A zatem będą one obciążały system w podobnym stopniu. Z kolei drugi najważniejszy wniosek dotyczy tych orzeczeń z pogranicza, tych, które są po części podobne do jednej grupy, po części do drugiej.
Otóż one charakteryzują się wysokim prawdopodobieństwem apelacji. A co za tym idzie, per analogiem stanowią one istotne obciążenie systemu i rzeczywiście mogą obniżać jego efektywność. Przykładem takiego tematu może być ten zaprezentowany uprzednio, dotyczący niepoczytalności, która wpływa na winę zarówno w prawie cywilnym, jak i w prawie karnym. No i ostatni taki syntetyczny wniosek mówi nam mniej więcej tyle, że system może zostać usprawniony, może się stać bardziej efektywny, a to przez to, że w pewnych grupach orzeczeń zredukujemy obciążenie jego z tego systemu poprzez wdrożenie określonych działań względem właśnie tych grup. Oczywiście należałoby spędzić kolejne 20-25 minut na zastanowieniu się, jakie to by mogły być działania, które rzeczywiście mogłyby. Ja pozwoliłem sobie na wskazanie tutaj ledwie 4 przykładów, takich jak większa specjalizacja sądów, więcej opinii biegłych, być może całkowita reforma osoby biegłego w postępowaniach, zmiany proceduralne, a może bardziej przekonujące uzasadnienia wyroków sądów. Pozwoliłem sobie jeszcze załączyć bibliografię, gdyby ktoś z Państwa chciał szerzej zapoznać się z omawianym przeze mnie zagadnieniem. Z mojej strony to właściwie tyle. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się w ramach seminarium. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję Państwu za uwagę. Za prezentację bardzo Ci dziękujemy i poprosimy o komentarz do niej naszego pierwszego gościa, czyli mecenas Katarzyny Szczudlik. Dzień dobry. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość powiedzenia kilku słów o tym badaniu z mojej perspektywy. Może w pierwszej kolejności taki krótki komentarz, czemu ja tutaj w ogóle jestem. Ja teraz nie jestem praktykiem, który głównie zajmuje się sądownictwem, postępowaniami sądowymi. Jestem rzeczywiście prawnikiem zajmującym się nowymi technologiami. Interesuję się co prawda nowymi technologiami, jeżeli chodzi o jej zastosowanie w prawie, ale w trochę innym kontekście. To akurat nie jest takie bardzo istotne, ale na pewno to, o czym Pan Maciej tak bardzo ciekawie nam opowiadał przez 20 ostatnich minut, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę szerzej i myśleć też o tym, w jaki sposób takiego rodzaju wyniki badań można wykorzystywać w rozwiązywaniu sporów. O tym za chwilę. Na razie kilka takich komentarzy odnośnie samych badań i tej metodologii i troszeczkę też pewnie w szerszym kontekście niż tylko ta prezentacja, bo ja pozwoliłam sobie zapoznać się z całym tym wnioskiem, raportem z badań, który Pan Maciej przygotował i który został nam udostępniony. I tam jest kilka według mnie bardzo ważnych elementów, które też tutaj byłyby wybrzmieć, a jeżeli nie wybrzmiały, to dobrze mieć ich świadomość. Po pierwsze, no, istotnie jest tak, że jakość danych i rodzaj danych bardzo wpływa na wyniki później końcowe takich raportów i takich badań, tak? I teraz bardzo istotne jest to, że my nie mamy dostępu do jakichś całościowych wyników, jeżeli chodzi o sądownictwo sądów powszechnych. W jakiejś takiej formule live to już w ogóle nie, to znaczy takiego publikowania jakoś na bieżąco. No więc Pan Maciej tutaj skorzystał z tego, co jest dostępne. Natomiast według mnie to jest w ogóle szerszy problem, który powinien być jakoś rozwiązany systemowo, jeżeli chodzi o Polskę i o polskie sądownictwo. No bo dobre dane później pomagają nam robić dobre badania i mieć dobre wyniki tych badań, tak? I bardziej trafne i bardziej przystające do rzeczywistości. Więc jeżeli my nie będziemy mieć jakiegoś takiego systemowego rozwiązania, żeby to było publikowane szybciej, żeby to było publikowane pełniej i żeby te wyroki rzeczywiście były dostępne w dużej ilości, no to nie będziemy po prostu mieć tych rozwiązań sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego, czy jak zwał, tam zwał. No i to jest problem nie tylko w sądownictwie jako takim, ale jest na przykład też problem w postępowaniach arbitrażowych, którymi ja się też w przeszłości mocno zajmowałam.
Tam podjęte są różnego rodzaju działania, które mają na celu upowszechnienie dostępu do wyroków arbitrażowych. Pomimo tego, że arbitraż jest poufny i tak dalej, tam są prowadzone różnego rodzaju inicjatywy, które bardzo pomagają, żeby taką wiedzę odnośnie brzmienia tych wyroków uzyskiwać. No i to procentuje, tak? To znaczy w tym środowisku arbitrażowym bardzo mocno widać, że rzeczywiście te nowe inicjatywy i nowe narzędzia i takiego, powiedziałabym, algorytmicznego arbitrażu, tudzież arbitra robota powstają, ale także narzędzia, które mają pomagać, wspomagać pracę arbitrów i trybunałów arbitrażowych, czyli takie bardziej techniczne rzeczy, które usprawniają tę pracę, tak, no, że ona się toczy szybciej. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Teraz tak, ja się też zastanawiałam, jeżeli chodzi akurat o tą efektywność tego systemu sądownictwa, to w jakim zakresie wzięliśmy pod uwagę to, że no oczywiście w sprawach karnych mamy większą chęć do tego, żeby tą apelację wnosić, tak? Bo i powiedziałabym jednak chyba więcej trochę jest na szali niż w przypadku spraw cywilnych, a w przypadku spraw cywilnych jeszcze dodatkowo mamy ten element tego, że te apelacje trzeba opłacić, prawda? No w sprawach karnych nie mamy odpłatności apelacji, także na pewno ten element należałoby tutaj uwzględnić i zastanowić się, jakie on ma znaczenie dla takich wyników. To jest na pewno bardzo rzecz istotna. I teraz ja też mam takie ogólne przemyślenia odnośnie tego raportu, który czytałam, że coś, co przyszło do mnie jako jakaś tam refleksja i wnioski dawno temu, jest bardzo prawdziwe. Ja mam takie wrażenie, że takiego rodzaju badania i projekty bardzo mocno zyskują, jeżeli są prowadzone w jakiejś kooperacji matematyków, informatyków, prawników. I mówię o tym w kontekście akurat czegoś troszeczkę innego niż to badanie, ale brałam udział kiedyś w czymś takim, co się nazywa Legal Hackathon i tam bardzo mocno było widoczne to, jak duże benefity dla wszystkich daje właśnie taka współpraca ludzi z różnych dziedzin, znających się na różnych rzeczach, tak? I tutaj też właśnie myślę sobie, że jakby troszeczkę może dodać do tych badań, do tego raportu taką warstwę wiedzy typowo prawniczej, praktyka, to pewnie można by te badania było zrobić jeszcze lepsze, pomimo tego, że one są po prostu bardzo dobre i bardzo fajnie pokazują kierunek, w którym my powinniśmy iść, jeżeli chodzi o patrzenie na prawo, tak? Bo prawo w mojej ocenie nie powinno być już teraz postrzegane w kategoriach jakiegoś takiego ulotnego tworu, którego nie można zbadać w sposób matematyczny i taki bardziej logiczny. I to bardzo mocno widać na arenie międzynarodowej. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, ale są takiego różnego rodzaju inicjatywy na świecie, już pomijając ten arbitraż, o którym mówiłam wcześniej, ale nawet sądownictwo krajowe myśli sobie o tym, w jaki sposób usprawnić rozwiązywanie sporów i właśnie tą efektywność polepszyć. I chociażby w Estonii kiedyś wprowadzono taki projekt, ja nie wiem, czy on się dalej toczy, ale coś w rodzaju algorytmicznego sędziego, który miał rozpoznawać sprawy mniejszej wagi. I tutaj znowu te wyniki badań pana Macieja mogą być dla nas bardzo fajne, bo jeżeli my sobie tutaj znajdziemy jakieś takie grupy tematów, które dotyczą właśnie jakiegoś rodzaju mniejszych sporów, typu jakieś właśnie wykroczenia, no to jest idealny target na to, żeby takiego algorytmicznego sędziego do rozwiązywania takich spraw zatrudnić. No i później oczywiście można prowadzić badania nad tym, w jaki sposób ten algorytmiczny sędzia mógłby podchodzić do poszczególnych tematów, tak? Także to są po prostu rzeczy, które można by było badać w osobnych projektach i przyglądać się temu, w jaki sposób narzędzia sztucznej inteligencji, machine learningu, jak zwał, tak zwał, mogą być w takiego rodzaju działaniach zaaplikowane i jakie są też oczywiście, powiedziałabym, takie bardziej socjoekonomiczne warunki sprzyjające takiego rodzaju działaniu. No bo proszę zauważyć, że to są problemy bardzo wieloaspektowe, tak? To znaczy to nie są tylko problemy matematyczne, tylko informatyczne, tylko prawne, czy tylko socjologiczne, bo to musi być recepcja tego, tak? No musi być sytuacja, w której dostajemy jakieś rozwiązanie efektywności sądownictwa, mamy akceptację takich pomysłów ze strony na przykład Ministerstwa Sprawiedliwości,
praktyków, którzy mają z tego systemu korzystać, ale także przede wszystkim tych osób, które będą z takiego systemu korzystały. No i tutaj na pewno badania w zakresie takich nauk bardziej socjologicznych też byłyby bardzo pomocne w zakresie ustalenia warunków brzegowych, które takie rozwiązania powinny spełniać, żeby one w ogóle zostały przyjęte przez użytkowników tego systemu. Ja też miałam taką refleksję, być może też wartą jakiegoś tam rozważenia, bo pan Maciej powiedział na początku coś takiego, że każdy z nas w jakimś stopniu się spotka kiedyś z systemem sądownictwa. No ja bym właśnie bardzo chciała, żeby tak nie było i mam takie wrażenie, że świetnym podejściem do tego jest używanie takich alternatywnych metod rozwiązywania sporów i też myślenie o tym, w jaki sposób w tych alternatywnych metodach rozwiązywania sporów sztuczną inteligencję i różne metody matematyczne można stosować, bo tak jak mówię, tam recepcja może być lepsza, tak? To znaczy, jeżeli mamy na przykład arbitraż i mamy dwie strony, które się umawiają prywatnie pomiędzy sobą, w jaki sposób chcą swój spór potencjalny rozsądzić, no to te osoby mogą mieć większą wolność w wyborze takich metod i one mogą być bardziej ku temu skłonne, żeby korzystać z metod innowacyjnych, nawet właśnie polegających na takim jakimś algorytmicznym arbitrażu albo na jakichś pokrewnych rozwiązaniach ku temu. To taki komentarz ogólny z mojej strony. Bardzo dziękuję. Super, pani mecenas, my też bardzo dziękujemy. Ze względu na te problemy techniczne, które nam się pojawiły wcześniej, ja chciałabym poprosić teraz o komentarz doktora Marcisza, a dyskusję, która toczy się już na Q&A-u i z której pytania na pewno będę zadawać, przesuniemy sobie na koniec naszego spotkania. Panie doktorze, proszę o komentarz. Dzień dobry, również dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście z uwagą śledzę tę dyskusję na czacie i muszę przyznać, że poczułem się bardzo niekompetentny, bo są to zwykle szczegółowe kwestie statystyki i ekonometrii, na których się nie znam, a ja chciałem wygłosić komentarz bardziej z punktu widzenia tradycyjnych nauk prawnych i tradycyjnej metodologii, a mniej odnosząc się może do szczegółów badania, o których na pewno będzie dyskusja. To, co jest interesujące tutaj, to takie skontrastowanie tych badań z tradycyjnymi naukami prawnymi, które korzystały głównie z metody dogmatycznej, która jest w zasadzie metodą badań jakościowych, metodą hermeneutyczną z małymi dodatkami, można powiedzieć. I o ile słusznie tam chyba profesor Winczorek zauważył na czacie, że te metody ilościowego badania orzeczeń istnieją teoretycznie od bardzo dawna, to fascynujące jest, jak słabo one przenikają do, powiedziałbym, mainstreamu myśli prawnej. I nie mam tu tylko na myśli tego, jak wygląda nauka prawa, bo ta nauka, tak jak wspomniałem, jest nadal w przeważającej mierze dogmatyczna i jest to właśnie hermeneutyka, która niewiele korzysta nie tylko z własnych badań ilościowych, ale nawet niewiele sięga po badania ilościowe, które się wykonało już wcześniej, ktoś wykonał, ale też jest dość ciekawe, że orzecznictwo mało korzysta z istniejących, dostępnych wyników badań ilościowych i to nawet w momentach, kiedy tworzy jakieś argumenty ilościowe, no bo widzimy co pewien czas w orzeczeniach, zwłaszcza wyższych sądów, takich jak Sąd Najwyższy, że według przeważającego orzecznictwa jest tak i tak, albo przeważający pogląd w doktrynie brzmi tak, a nie inaczej. No i zwykle jest to oparte o metodę, którą nazwałbym impresyjno-anegdotyczną, to znaczy z doświadczenia sędziego, czy też z tego, czym sędzia się spotkał w swoim dotychczasowym orzecznictwie, wynika, że dominujący nurt jest taki i taki. Więc z tego punktu widzenia te badania ilościowe nadal wydają mi się nowe i nadal wydają mi się bardzo cenne. A zwłaszcza cenna byłaby ich chyba lepsza integracja z tym, nazwałbym to głównym nurtem myśli prawnej, to znaczy ich szersze wykorzystywanie w rozumowaniach prawniczych. Może nie takie, do czego dążyła pod koniec dyskusja tutaj pani mecenas w stronę całkowitego wyparcia czynnika ludzkiego i analizy jakościowej, ale może w stronę jakiejś syntezy i lepszego wykorzystania, no bo jednak to nie jest rynkowa sytuacja, to nie jest tak, że w swoim rozumowaniu prawniczym możemy się posługiwać albo metodami ilościowymi, albo tę hermeneutyczną analizą dogmatyczną. To jest możliwe do wykorzystania jednoczesnego. I to mnie płynnie prowadzi do tego ostatniego tematu bardzo ciekawego, które podjęła pani
mecenas, to znaczy do tego algorytmicznego podejmowania decyzji czy rozstrzygania sporów w tym konkretnym wypadku w oparciu o wyniki badań ilościowych. I to jest ciekawy postulat dla mnie jako praktyka prawa, ale też jako naukowca, który nie zajmuje się metodami ilościowymi, z kilku powodów. O jednym pani mecenas wspomniała i są z nim pewne nadal zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności takich metod rozwiązywania sporów ze standardem prawa do sądu, ale dalsze wątpliwości są takie, że ten cały pomysł ilościowy spoczywa na pewnym argumencie jednak czysto dogmatycznym, a mianowicie spoczywa na argumencie ze spójności orzecznictwa. Taka metoda rozstrzygania sporów jest tylko wtedy optymalną metodą, jeśli uznamy, że nadrzędną wartością jest pewność prawa wyrażana przez spójność orzecznictwa. I to niekoniecznie jest prawda, zwłaszcza w systemach kontynentalnych. Mamy zawsze jednak pewne napięcie między koniecznością rozpoznania każdej sprawy na nowo i możliwością dokonania innej interpretacji tego samego przepisu w każdej sprawie, a argumentem ze spójności orzecznictwa. Widzę tu, przepraszam, jakiś komentarz na czacie, więc pozwolę go sobie szybko przeczytać. Rzeczywiście napisał tu coś, co właściwie, z tym bym właściwie się chętnie zgodził, że ustawodawca francuski taką analizę orzecznictwa postrzega jako ryzyko zdominowania wyrokowania przez precedens opt duchowi prawa francuskiego. I coś w tym jest, bo jakby taka analiza ilościowa ze spójności, zwłaszcza jeśli prowadzi do jakiegoś algorytmicznej decyzji, a nawet algorytmicznej podpowiedzi, automatycznie przyznaje przeważające znaczenie temu, co było, a nie temu, jak dana interpretacja powinna wyglądać. Jakby ten argument z tradycji będzie tu wtedy zawsze przeważający. Nie mówię, że to jest koniecznie złe, mówię tylko, że to nie jest neutralne, że tak powiem, światopoglądowo. To nie jest tak, że ta algorytmizacja tutaj jest technokratycznym naddatkiem. Ona wymaga dokonania pewnej bardzo ważnej decyzji co do wartościowania. I to mnie doprowadziło do drugiego pytania, na które nie potrafię odpowiedzieć, szczerze mówiąc. Ale czy naprawdę Polska i szerzej w ogóle konstrukcja zapisu na sąd polubowny pozwala w ogóle na zapis na algorytmiczny sposób rozwiązywania sporów? I tak na oko miałbym co do tego poważne wątpliwości, ale uczciwie rzecz biorąc nie wiem, więc nie będę udawał, że wiem, jaki czynnik ludzki jest potrzebny, żeby zapis na sąd polubowny był jednak skuteczny. Ja może na tym bym skończył, bo na tym czacie jest bardzo żywa dyskusja, której ja bym bardzo chętnie posłuchał, bo tam są bardzo ciekawe rzeczy i sporo bym się od nich nauczył. Ja tylko przepraszam, jakbym mogła ad vocem o tym, czy arbiter może być robotem, albo czy robot może być arbitrem, powinnam raczej powiedzieć. Nawet pisałam swego czasu. Patrząc tak wprost na brzmienie, to nie uważam, żeby to było możliwe. To jak mamy skonstruowane nawet konwencję nowojorską, no trochę nam tutaj stoi na przeszkodzie. Natomiast no, jak wiemy, jeżeli ktoś taki arbitraż zrobi, ale później nie pójdzie z wnioskiem do sądu, żeby taki wyrok zatwierdzić, uznać jego wykonalność, to nigdy tej konwencji nowojorskiej nie będzie sprawdzał, prawda? Także teoretycznie, jeżeli byśmy zakładali, że ten arbiter algorytmiczny kwestionowany nie będzie, no to jesteśmy w domu. To tylko takie ad vocem, a teraz już oddaję dyskusję w ręce specjalistów od metod ilościowych. To póki oddamy tę dyskusję w ręce specjalistów od metod ilościowych, ja chciałabym ją jeszcze przejąć. Rzeczywiście dyskusja na czacie jest bardzo gorąca i do kolejnych wątków tej dyskusji na pewno zaraz wrócimy. Ja bym jeszcze Państwa chciała zapytać, ponieważ tak jak zawsze zdradzamy, naszymi głównymi odbiorcami są osoby, które szukają pomysłów na prace magisterskie, licencjackie, może nawet prace doktorskie. Jak Państwo uważają, i to pytanie i do naszego głównego referenta Maćka Świtały, i do naszych gości, w jakich obszarach badawczych będzie można zastosować te metody ilościowe i co Państwo by badali tutaj na styku nowych technologii i prawa? Jakich tematów by Państwo się podjęli, gdyby mieli właśnie Państwo szukać takich tematów badawczych? Może zacznijmy od Maćka. To jest, Maćku, pytanie do ciebie jako pierwszy. Okej.
To znaczy, może rzucę jeden taki lekko karkołomny pomysł, ale zobaczymy, jak on się przyjmie tutaj wśród słuchaczy. Myślałem o tym, żeby być może przewidywać potencjalne kolejne klauzule niedozwolone, które mogą się pojawiać w umowach pisanych po polsku. To by się od strony technicznej dało zrobić dość prosto. Pytanie, na ile by dokładność takiej predykcji w wymiarze już empirycznym nam się pokazywała. Nie próbowałem czegoś takiego, ale myślę, że to mogło być użyteczne. Chociażby mogłoby to automatyzować poniekąd pracę kancelarii prawnych, kiedy mniej doświadczony prawnik przygotowuje draft jakiejś umowy, automat skanuje sobie ten draft i wskazuje, że tu potencjalnie mogliśmy napisać coś, co potem może tego konsumenta skrzywdzić. I wtedy ten bardziej doświadczony prawnik, analizując taką umowę, oczywiście pewnie przeczytałby też całą, ale mógłby ze szczególną uwagą na pewne elementy tej umowy spoglądać. Być może niepotrzebnie zawężyłem też się do problemu klauzul niedozwolonych. To może dotyczyć ogólnie przygotowywania umów, konkretnych postanowień umów. Także to by była taka moja propozycja do dyskusji, że może od tej strony to ugryźć troszkę. Panie doktorze, a pan jakim tematom by się przyjrzał, albo jakie miałby pan sugestie dla swoich studentów, którzy interesują się i metodami ilościowymi, i prawem, i wszystkimi tymi tematami, które znajdują się na styku nowych technologii i właśnie tematów prawniczych? Nie będę udawał eksperta w dziedzinie badań ilościowych prawa, ale szczerze mówiąc wydaje mi się interesujące, jakieś takie badania były robione, tylko w tej chwili nie potrafię sobie dokładnie przypomnieć tego, badanie skuteczności argumentacji w orzecznictwie, to znaczy skuteczności argumentacji stron, jej przełożenia na ewentualne orzecznictwo, bo to jest coś, co częściowo można przynajmniej badać w sposób zautomatyzowany i to jest coś, co bardzo trudno bada się w rzeczywistości, bo znowu jest to oparte na jakichś impresjach i bez jakiegoś wsparcia ilościowego nie da się faktycznie znaleźć żadnych sensownych korelacji. Więc wydaje mi się, że skuteczność różnego rodzaju argumentów i rodzajów argumentów jest bardziej specyficznych w dziedzinach prawa konkretnych argumentów byłaby tutaj obiecującym tropem. Super. A pani mecenas, jakim tematom pani by się przyjrzała? No ja oczywiście bez zaskoczenia tutaj znowu z tym arbitrażem. Ja bym patrzyła na arbitraż, bo państwo pewnie, przynajmniej część z państwa nie wiecie, mamy wyrok arbitrażowy, ale później mamy taką procedurę uznania takiego wyroku albo stwierdzenia jego wykonalności. I można by się było poprzyglądać temu, w jakich sytuacjach istotnie taka procedura prowadzi do odmowy uznania albo stwierdzenia wykonalności, jakiego rodzaju argumenty tam są używane. To jest rzecz, którą można robić międzynarodowo, bo jak tak powiedziałam, mamy taką konwencję nowojorską, która tego też dotyczy, więc można badać nie tylko orzeczenia polskie, ale także orzeczenia sądów zagranicznych. I mając ten wspólny mianownik w postaci tej konwencji nowojorskiej i ustalonych przyczyn stwierdzenia odmowy stwierdzenia wykonalności wyroku sądu arbitrażowego. Ja tylko jeszcze mam taki komentarz, może do tego, co pan Maciej Świtała mówił, właśnie odnośnie tego legal hackathona też, o którym mówiłam wcześniej. Narzędzia, które mają pomagać wykrywać klauzule różnego rodzaju i klauzule niedozwolone, ale też klauzule, które są po prostu niekorzystne, właśnie na takim legal hackathonie często są tworzone. Więc jeżeli państwo szukacie takiego fajnego miejsca, w którym można mieć różnego rodzaju inspiracje i wpaść na jakieś fajne pomysły, to jeżeli w tym roku będzie legal hackathon organizowany, to ja bardzo, bardzo polecam, bo tam rzeczywiście można popatrzeć na to, co sprawia problemy prawnikom praktyczne i co można zrobić, żeby te problemy rozwiązać. Także świetne forum, świetne miejsce do szukania inspiracji. Super. Bardzo dziękuję za te komentarze i ja chciałabym teraz przejść do tej części dyskusji, ponieważ tak jak już wspomniałam wcześniej, na naszym Q&A pojawia się bardzo, bardzo dużo pytań i to są pytania i o te metody ilościowe i o kwestie prawne. Zacznę chyba od kwestii prawnych, bo to właśnie te pytania pojawiły się jako pierwsze. Maćku, mianowicie dlaczego właśnie wybór sądów rejonowych, a nie sądów pierwszej instancji i czy konieczne jest modelowanie tematów w momencie, kiedy to portal orzeczeń powszechnych w zestawie metadanych zawiera obszar prawa oraz podstawy rozstrzygnięcia?
Dobrze, to może odniosę się do pierwszego pytania. Dlaczego sądy rejonowe, a nie sądy okręgowe? W pierwszej kolejności powód jest taki, że sądy okręgowe mają również inne wydziały. Przykładowo z tego, co pamiętam, jest Wydział Penitencjarny albo Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I po prostu analizując to, obawiałem się, że ta troszkę inna struktura może mi wyniki tego badania zepsuć. Powiem nawet więcej. Na etapie wstępnych takiego rozprowadzenia, rozeznania przed już wykonaniem tego badania, rzeczywiście zbudowałem też model wykrywający tematy na takiej próbce, czyli uwzględniłem wszystkie sądy pierwszej instancji. I taki model nie dość, że być może ze względu na niedoskonałość tego narzędzia był mniej interpretowalny i informatywny, przynajmniej w mojej ocenie, to też jeśli stosować takie miary stricte statystyczne, określające w jakiś sposób performance tego modelu, to wydaje się, że ten model rzeczywiście przez to, że uwzględniłem sądy pierwszej instancji, sądy okręgowe, rzeczywiście był, mówiąc, powiedzmy, że był obiektywnie gorszy, tak bym to nazwał. To także jeśli chodzi o to drugie pytanie, to rzeczywiście tam w metadanych jest wpisany obszar prawa, który stanowi podstawę rozstrzygnięcia, niemniej z uwagi na to, że kolokwialnie mówiąc chciałem się wgryźć w tą problematykę problemów prawnych usytuowanych na pograniczu gałęzi prawa, to zdecydowałem się nie skupiać koniecznie na tym, tylko podejść do tego właśnie w ten sposób, że przeprowadzić ćwiczenie polegające na tym, że wykorzystam te narzędzia modelowania tematów, i zobaczę na tej próbce, którą mam, oczywiście mniej lub bardziej reprezentatywnej, nad tym można dyskutować, jakie pojawią się rzeczywiście tematy pogranicze. Super, bardzo Ci dziękuję. Oczywiście zachęcam też naszych gości do tego, żeby odnosić się do tych pytań, które pojawiają się tutaj w naszej dyskusji. I kolejne pytanie będzie znowu o metodologię, a mianowicie na jakiej bazie orzeczeń pracowałeś? I to jest ostatnie pytanie chyba z takiej gałęzi prawa, które chcielibyśmy tutaj zadać. Potem za chwilę pojawią się pytania o kwestie badań ilościowych. Dobrze, to znaczy pracowałem na orzeczeniach pobranych z portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest orzeczenia.ms.gov.pl. Wykorzystałem metody crawlingowe, czyli symulowałem zachowanie użytkownika, który wchodzi na taki portal i chce się zapoznać z treściami orzeczeń. W ten sposób udało się zebrać orzeczenia z lat 2016-2019. Był to zbiór danych, który rzeczywiście pozwolił na zbudowanie modelu, którego produktem byłyby informatywne i interpretowalne tematy. No i w zasadzie tyle. Możemy dyskutować oczywiście, czy ta próbka jest reprezentatywna, czy nie. Widziałem też, że takie pytania się pojawiły. To znaczy z tego, co mi wiadomo, to zakres publikowanych orzeczeń, tak przynajmniej chwalą się niektóre sądy na swoich stronach, ustalał zespół sędziów sądów rejonowych. Ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, to też sędziowie po prostu decydują, które orzeczenie będzie publikowane, które nie. Też jestem świadomy tego, że to rodzi szereg problemów, że ta próbka może być mniej lub bardziej reprezentatywna. Ale z tego, co poszukiwałem danych, które mogłyby mi pozwolić na zbudowanie takiego modelu, który w jak najlepszy sposób oddawałby rzeczywistość, no to wydaje mi się, że to było najlepsze dostępne rozwiązanie, choć nie idealne. No właśnie, jeżeli tylko mogę jeszcze komentarz, to tak, dokładnie to, o czym ja mówiłam. No po prostu my nie mamy teraz jakiegoś takiego systemu, który by sprawił, że byłby dostęp do jakiejś kompletnej bazy danych i można by było sobie nad tym swobodnie pracować. No i to jest, powiedziałabym, problem ogólnoświatowy, tak? Braku dobrych danych, dobrej jakości, ale ja myślę, że są jurysdykcje, które sobie radzą z tym gorzej i takie, które sobie radzą z tym lepiej, albo takie, które w ogóle na to jakoś nie patrzą w taki sposób. I właśnie ja myślę, że Polska jest tą trzecią jurysdykcją, że coś tam mamy, ale nie patrzymy na to w taki sposób naukowy i jeszcze chyba na poziomie rządzących nam miłościwie nie widzimy tego, jaka wielka siła jest w tych danych, tak? W sensie, że rzeczywiście trzeba by było stworzyć jakieś instytucjonalne narzędzia, żeby to przygotować do analizy przez specjalistów, żeby wykorzystywać ten potencjał, który tam drzemie. Panie doktorze, czy pan chciałby jeszcze coś dodać do tego wątku?
Nie, tak śledzę, szczerze mówiąc, dyskusję na Facebooku, tylko się zacząłem zastanawiać, jak tak Państwo dyskutują, czy nie istnieje możliwość i czy ta możliwość wtedy byłaby niedoskonała, bo ten profesor Winczorek pisze o konieczności oceny niereprezentatywności, ale zebrania w jakiś sposób reprezentatywnej próbki danych, czy te badania muszą być prowadzone na całościowych zbiorach, no bo teoretycznie te reprezentatywne próbki można by też zbierać w inny sposób, w drodze dostępu do informacji publicznej, przeglądania akt na miejscu i tak dalej. Czy to po prostu nie wchodzi w grę i to musi być pełny zbiór? Tak z ciekawości pytam, bo w ogóle nie znam się na tym, prawdę mówiąc. Maćku? To znaczy, myślę, że można by pokombinować tak, żeby ten zbiór rzeczywiście był reprezentatywny. No, szczerze mówiąc, ja nie decydowałem się w oparciu o dostęp do informacji publicznej na skonfrontowanie reprezentatywności tej próby w ten sposób. Poczyniłem z kolei inne ćwiczenie, mianowicie budowałem też modele na podzbiorach danych. Tak jak mówiłem, wziąłem pod uwagę lata 2016-19. I starałem się sprawdzić, porównując to również z latami poprzednimi, jak również kolejnymi, czy to nie jest tak, że wychodzą nam w toku takich publikowania orzeczeń pewne zaburzenia. I co udało się zaobserwować, to to, że są silne opóźnienia, jeśli chodzi przykładowo o publikowanie tych orzeczeń. Dlatego też wziąłem pod uwagę lata 16-19, a nie na przykład 16-21, bo podzbiory, które znajdowały się w tych kolejnych latach, rzeczywiście w porównaniu do lat poprzednich, gdzie to powinno dążyć nam do jakiejś reprezentatywności, zakładając, że sędziowie biorą sobie do serca ten obowiązek wybierania orzeczeń, które będą publikowane, to te kolejne lata rzeczywiście zawierały istotne braki. Także tak konkludując też to pytanie, jak również szereg podobnych pytań na czacie, to jeśli chodzi o reprezentatywność próbki, to bazując na tej bazie starałem się zidentyfikować rzeczywiście te zaburzenia w taki sposób, że patrzyłem też sobie na podzbiory danych. Patrzyłem na to, co było wcześniej, na to, co było później i wyciąłem sobie te 4 lata. To były 4 lata, które jeśli chodzi o tą bazę, wydały się najbardziej reprezentatywne, jak również był to zbiór, który ilościowo pozwolił na zbudowanie modelu. Super, wielkie dzięki. Maćku, czy w sytuacji, w której interesuje nas prawdopodobieństwo apelacji, nie powinniśmy informacji o temacie tej pochodzącej z Twojej analizy wykorzystać do modelowania ekonometrycznego razem z innymi zmiennymi objaśniającymi? To już pytanie z gatunku ilościowego. Tak, to szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że ono pada, bo w ramach doktoratu mojego są przewidziane, że tak powiem, 3 projekty, z czego 3 zakłada właśnie takie modelowanie, ale będę chciał porównać właśnie metody ekonometryczne, w szczególności metody ekonometrii przestrzennej, z właśnie konkurencyjnym podejściem trochę uczenia maszynowego. Także rzeczywiście można tak zrobić, powiem więcej, należy to zrobić i bardzo chętnie się tym zajmę, taki mam plan. Okej, super, wielkie dzięki. A czy stosując, i to chyba jest ostatnie pytanie takie ilościowe, które padło dzisiaj na naszym czacie, czy stosując miarę opartą o iloraz i udział 2 największych tematów, uwzględniono to, że gdy LDA przydziela temat, to nie mamy żadnej gwarancji homogeniczności tematu? To jest też pytanie, które padło na naszym czacie. Tak, to znaczy jestem świadomy tych wad też modelowania przy pomocy LDA, w szczególności też LDA, jeśli chodzi o te prawdopodobieństwa przynależności do poszczególnych tematów, to LDA estymuje to w taki sposób, że zrównuje część tematów po prostu do bardzo niskich wartości, a pozostałe pokazuje nam na wartości stosunkowo wysokie. To jest taka trochę specyfika tego modelowania przy pomocy tej metody. Tak. Okej, super. Od tematów dotyczących metodologii przechodzimy jeszcze do tematu gromadzenia danych i do tego, jak weryfikujesz ich poprawność, a więc skąd pochodzą orzeczenia, które badasz i jak kontrolujesz kompletność tych danych, czyli czy rzeczywiście informacja o wniesionych apelacjach jest poprawna.
Dobrze, to znaczy skąd biorę te dane, to w zasadzie już opowiedziałem, że to jest portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Być może niejasne jest to, skąd ja biorę pod uwagę to, czy została wniesiona apelacja, czy nie. Mianowicie znowu biorę pod uwagę portal Ministerstwa Sprawiedliwości i znowu są tak zwane metody crawlingowe, czyli wyszukuję sobie orzeczenie, w którego treści wystąpiła sygnatura. Orzeczenia, od którego została wniesiona apelacja. Oczywiście to również nie jest metoda doskonała, bo coś po prostu może jeszcze nie być wpisane do systemu. Stąd też jest wybór danych w takim, a nie innym horyzoncie czasowym, czyli z lat 2016-2019, żeby zabezpieczyć się na to, że jeszcze niektóre orzeczenia w postaci apelacji nie zostały wprowadzone do systemu. Także konkludując, wszystko zrobiłem w oparciu o tą bazę udostępnioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, będąc świadomym niedoskonałości tej bazy. Pojawia się też pytanie, o którym dyskutowaliśmy w trakcie naszych spotkań, przygotowując się do dzisiejszego seminarium. Mianowicie to jest pytanie o pojęcie efektywności. I jeden z naszych gości stwierdza, że jednak efektywność to jest takie pojęcie, które jest w pewien sposób nadzachowane ideologicznie. Ekonomiczne ujęcie wymiaru sprawiedliwości oparte na przykład idei zarządzania zasobami. W pierwszym odruchu trudno jest pogodzić na przykład z ideą prawa do sądu, jakie znajdziemy chociażby w głównym dyskursie praw człowieka. Jak to więc z tą efektywnością było i dlaczego zdecydowałeś się na wybór efektywności jako miarę działania systemu? To znaczy, efektywność to jest strasznie szerokie pojęcie i rzeczywiście jest taki rozdźwięk troszeczkę w literaturze, w szczególności, bo mamy do czynienia w języku angielskim z effectiveness i efficiency. Jeśli chodzi o efficiency, to jest właśnie takie ujęcie ekonomiczne, że pozwolę sobie zacytować doktora Jerzego Mycielskiego, wybitnego specjalistę w dziedzinie ekonometrii. Pan doktor powiedział mi, że efektywny sąd to jest taki, w którym jak najmniej sędziów w jak najkrótszym czasie rozstrzygnie jak najwięcej problemów prawnych i jeszcze do tego wyda w ten sposób sprawiedliwe wyroki. To jest to nasze efficiency. I ono jest najbardziej popularne w takiej literaturze z zakresu ekonomii. Poniekąd to odnosi się do analizy outputu, tego co z systemu wychodzi, w odniesieniu do inputu, czyli do tych wszystkich składowych, które wpływają na finalny produkt. No tylko czy to jest podejście, które jest pozbawione wad? No mi się wydaje, że nie, bo taką najbardziej popularną miarą to jest tak zwany solvency ratio, czyli bierzemy pod uwagę liczbę orzeczeń wydanych w danym horyzoncie czasowym w odniesieniu do tego, ile pozwów wpłynęło do danego sądu, oczywiście upraszczając. No i ta miara przykładowo zaniedbuje właśnie ten ostatni komponent efficiency, czyli że mają ci sędziowie wydawać możliwie najbardziej sprawiedliwe wyroki. Także myślę, że doskonałej miary nie ma. Ja też zdecydowałem się na to prawdopodobieństwo apelacji, bardziej odnosząc się do effectiveness, które w literaturze pojawia się, gdy mówi się dobrze albo niedobrze, albo gdy omawia się pewien określony problem wpływający na system sądownictwa, który często nawet abstrahuje poniekąd od efektywności. Zdecydowałem się na to z tego względu też, że to prawdopodobieństwo apelacji jest rzadko, sporadycznie wspominane w literaturze przedmiotu jako miara, która mogłaby być wykorzystana do oceny obciążenia systemu, a co za tym idzie, może mogłaby być też wykorzystana do pomiaru jego efektywności. Także to jest taki mój troszeczkę wkład badawczy, mam nadzieję, w literaturę przedmiotu, że staram się ugryźć to prawdopodobieństwo apelacji, którą jest taką miarą troszkę zaniedbaną, oczywiście niedoskonałą, ale właśnie z tej takiej troszkę naukowej, powiedzmy, ciekawości zdecydowałem się na nią. I też myślę, że powinienem zaznaczyć, że jestem świadomy, że to prawdopodobieństwo apelacji wpływa oczywiście więcej rzeczy niż tylko skomplikowanie spraw albo obciążenie systemu. Na to będzie przykładowo też wpływała osoba sędziego najpewniej. No ale to już, tak jak wspominałem, uwzględnię w kolejnych badaniach, kiedy też dokonam konfrontacji metod ekonometrycznych i uczenia maszynowego. Panie doktorze, ja wiem, że to jest wątek, który pojawił się w naszych wcześniejszych dyskusjach, więc jak chciałby się pan jeszcze odnieść do tego wątku efektywności, właśnie włączenia tej miary do badań, to byłoby super. Tak, to znaczy, tak jak wspominałem w tych wcześniejszych dyskusjach, ja też nie jestem rzeczywiście przekonany o tym, że
prawdopodobieństwo wniesienia pracy samo w sobie jest dobrą miarą efektywności sądów, bo jakby nie wiemy, co jest pod tym, tak? Jakby po pierwsze nie do końca przekonujemy o czym pan wspomniał przed chwilą, że jakby skomplikowanie sprawy i prawdopodobieństwo wniesienia apelacji idą w parze, bo wydaje mi się to chwilami nawet kontrintuicyjne, znacznie trudno jest często wnieść apelację w bardzo skomplikowanych sprawach, ale też jakby jest tyle czynników niezależnych od tego, jak pracują sądy, czy w ogóle jak pracuje system prawny, które wpływają na prawdopodobieństwo apelacji. Pani mecenas mówiła wcześniej na przykład o pewnym obciążeniu spraw karnych, w którym na przykład jeśli pełnomocnik jest pełnomocnikiem z urzędu, to w praktyce zawsze złoży apelację, tak? No, musielibyśmy mieć podpisany papier, że ktoś nie chce składać środka odwoławczego, żeby tego nie zrobić. Więc w pewnym szerokim sensie można powiedzieć, że to jest kwestia efektywności systemu prawnego, który faktycznie nakazuje obrońcom składanie apelacji. Ale nie wiem, czy my tu nieprzesadnie rozciągamy to pojęcie efektywności, żeby przystosować je do miary, którą wybraliśmy. Ja szczerze mówiąc, nie jestem całkiem do tego przekonany. Tak samo im bardziej obciążająca społecznie będzie przegrana, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś wniesie apelację. Tak, jeśli na przykład mamy sprawę o mobbing, to podejrzewam, że każdy może chcieć wnieść apelację, bo osoba, która uważa, że była mobbowana, chce sprawiedliwości. Jeśli już wykonała ten wysiłek, żeby iść do sądu, to może chcieć walczyć do końca. A osoba, która jest oskarżona o to, że jest mobberem, no musi się liczyć ze całkowitym zniszczeniem reputacji i też może chcieć złożyć apelację. A w sprawie na przykład o zapłatę 5000 zł ludziom to może być obojętne, jeśli to są zamożni ludzie, czy złożą apelację, czy nie warto, nie składamy. I nie widzę tu korelacji między efektywnością prawa a składaniem apelacji. I teraz nie jestem statystykiem, nie jestem ekonometrą, więc nie wiem, czy w ten sposób da się to mierzyć. Widzę po prostu dużo innych czynników, które są niezależne od tego, jak działa system sądownictwa, które wpływają na prawdopodobieństwo składania apelacji w różnych tematycznie sprawach. Ale tak jak mówię, ponieważ nie jestem specjalistą, to wolałbym nie wymądrzeć. Pani mecenas? Znaczy, ja się jak najbardziej pod tym podpiszę, bo ja też próbowałam teraz na szybko wymyślić może jakąś lepszą miarę tego systemu efektywności, ale nic mi nie przyszło do głowy tak na gorąco. Ale też z mojej praktyki wynika dokładnie to, co pan doktor mówił, tak? Jeżeli mamy sytuację taką, w której jest sprawa karna, apelacja będzie zawsze. Właśnie ja zawsze piszę apelację, tak? I raczej nie ma sytuacji, w której ta apelacja nie powstaje, właśnie w sprawach z urzędu. Nie wiem, czy tutaj można by było próbować, to pewnie trzeba by było mieć więcej danych, tak, ale próbować korelować jakoś sposób zarządzania danym sądem do średniej długości trwania postępowania. Nie mam pojęcia, jakby można było to zrobić, ale to właśnie byłby jakiś taki chyba lepszy miernik i później to skorelować z rodzajami spraw, tak, to znaczy jeżeli byśmy rzeczywiście zobaczyli, że w danym sądzie w Polsce mamy sprawy typu jazda pod wpływem alkoholu rozpoznawane w ciągu, nie wiem, dajmy na to 3 miesięcy, podczas gdy innym sądzie mamy to robione w czasie 9 miesięcy, to byłby świetny wskaźnik tego, że być może w tym pierwszym sądzie są jakieś metody zarządzania tym rozpoznawaniem spraw, które są warte wzięcia pod uwagę. Pojęcia nie mam, po prostu strzelam teraz trochę na oślep, myśląc sobie o tym, co może by było jakimś lepszym tutaj wyznacznikiem, ale te czynniki apelacyjne, one są bardzo różne. Tak to nawet jest taki, powiedziałabym, czynnik ludzki i czasami też taki czynnik polegający na tym, a zróbmy zadymę, tak? To znaczy, jeżeli mamy na przykład jakieś takie sprawy cywilne dotyczące naruszenia posiadania, jakichś takich tematów, to tam z kolei jest też taka bardzo duża tendencja do tego, że nawet jak nie mam racji i nawet jak ten wyrok sądu pierwszej instancji jest dobry, on ma sens, tak, to mamy ten czynnik zadymy i takiego zacietrzewienia, że ja tą apelację muszę złożyć, nieważne co się będzie działo i nieważne jak dobry jest ten wyrok, bo ja muszę dopiec tej pani Kowalskiej z Zapłota, że ona jednak nie będzie miała tak łatwo z
przejęciem tej części, tej nieruchomości. Także to są takie czynniki bardzo trudne do zmierzenia i na pewno ciężko jest w ogóle tutaj jakieś takie obiektywne metody zastosować. Tym niemniej właśnie dlatego uważam, że jakiekolwiek próby szukania takich metod są jak najbardziej godne podziwu. Ja się bardzo cieszę, bo nasze spotkanie dzisiaj i dyskusja, która toczy się na czacie, to jest takie spotkanie i teoretyków, i praktyków, tych, którzy zajmują się badaniem prawa, ale też tych, którzy to prawo praktykują. I myślę, że stąd bierze się kolejne pytanie, które pojawiło się na naszym czacie, a mianowicie jak ilościowo zmierzyć sprawiedliwość i czy to jest w ogóle możliwe i czy nie warto by w takim układzie, w ramach takich badań dodać dodatkowego kryterium efektywności, dodatkowego kryterium, które pomogłoby te badania uzupełnić czy nadać im taką pełniejszą formułę na kolejnych etapach pracy badawczej. Maćku, panie doktorze. To znaczy, może ja pozwolę sobie zacząć, jak już się odmutowałem. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest dalszy ciąg prawdopodobieństwo apelacji, ale rozważenie tego, ile z tych apelacji było skutecznych. I też rozważałem to, przygotowując te badanie, tylko baza danych, praca na treści orzeczeń powoduje, że żeby to rzetelnie sprawdzić, żeby nie stosować algorytmu, który bierze pierwszą datę występującą w treści orzeczenia i założyć bezpiecznie, że ktoś tak to przekleił, że to na pewno jest ta data, która potem będzie nam korelowała z inną datą. Po prostu sprawdzenie tego, czy na pewno apelacja była skuteczna, czy nieskuteczna, stosując takie automatyczne narzędzia, byłoby obarczone pewnym błędem. Na podstawie tego, co próbowałem, mogę powiedzieć, że dość sporym błędem. Dlatego ja ostatecznie się na to nie zdecydowałem, ale gdybym w dalszych badaniach miał się podjąć tego zmierzenia w jakiś sposób sprawiedliwości, no to uparcie bym się czepiał tego prawdopodobieństwa apelacji, spróbował po prostu prawdopodobieństwa być może skutecznych apelacji, bo to nam daje jakieś proxy tego, ile orzeczeń w pierwszej instancji rzeczywiście było w cudzysłowie niesprawiedliwych. Panie doktorze? Przepraszam. Jeśli naprawdę mielibyśmy mierzyć sprawiedliwość orzeczeń, to najpierw musielibyśmy wiedzieć, czym jest ta sprawiedliwość. Jak od czasów Sokratesa wiemy, nie wiemy, czym jest sprawiedliwość. Ale wtedy być może procent złożonych apelacji nie byłby taką złą miarą, bo on trochę pokazuje, jak bardzo ludziom nie podobają się jakie orzeczenia i orzeczenia, które procentowo będzie mniej apelacji, można w pewnym sensie powiedzieć, że spotykają się z większą akceptacją po wyeliminowaniu bardzo dużej liczby czynników, takich jak koszt wniesienia apelacji, zatrudnienia pełnomocnika, które napisze. Może tak, natomiast wydaje mi się, że gdzieś się zgubiliśmy, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle zły pomysł, żeby sprawdzać sprawiedliwość tych orzeczeń, bo chcieliśmy to robić, o ile pamiętam, bo mówiliśmy o tym, że efficiency polega tutaj na minimalizacji liczby sędziów, którzy będą wydawać maksymalną liczbę orzeczeń, które będą sprawiedliwe. I to był chyba punkt wyjścia. I on jest zły. Sędziowie nie mają wydawać sprawiedliwych orzeczeń. Sędziowie mają wydawać orzeczenia zgodne z prawem. I owszem, to nadal jest bardzo wysoce problematyczne, jak kiedy orzeczenie jest zgodne z prawem, a kiedy nie i jak to sprawdzać. Ale wydaje mi się, że to jest zupełnie inne kryterium. Owszem, ceteris paribus, jeśli mamy dwa orzeczenia, które są równie prawdopodobnie prawdziwe i zgodne z prawem w tym sensie, to orzeczenie sprawiedliwe jest na pewno lepsze. No ale system sądowniczy jest systemem prawa pozytywnego, który ma realizować prawo pozytywne. I generalnie, owszem, pewne idee regulatywne, w tym sprawiedliwość ze świata moralnego w znacznym stopniu oddziałują to na prawo za pośrednictwem wielu różnych czynników, no ale jednak jeśli mamy badać efektywność orzecznictwa, no to naszym celem jest jednak badanie orzeczeń, czy też docelowo w naszych postulatach maksymalizacja liczby orzeczeń, które będą zgodne z prawem, a nie po prostu będą sprawiedliwe. Więc wydaje mi się, że powinniśmy też zmienić kryterium, szczerze mówiąc. Pani mecenas? Ja po tym, co powiedział pan doktor Marciś, nie mam już więcej nic do zadania. Zgadzam się w 100%.
Powoli wyczerpują się pytania na naszym Q&A, nie wyczerpują się natomiast komentarze i ja zakładam, że ta dyskusja będzie się toczyła jeszcze poza naszym spotkaniem. Ja chciałam zapytać Państwa i Maćka i naszych gości na zakończenie o to, ponieważ my tutaj podczas naszych seminariów pokazujemy i nowatorskie tematy badawcze i nowatorskie sposoby badań. I to są oczywiście tematy i badania, które nierzadko budzą wiele pytań. Chciałabym Państwa zapytać o te pułapki, których można uniknąć przy wyborze takich tematów i przy wyborze takiej metodologii. Na co Państwo jako praktycy, jako teoretycy zwracaliby uwagę? To może ja w takim razie, jak się tak wyłączałam w ostatniej dyskusji, to może jeszcze raz podkreślę to, co już mówiłam wcześniej. Mi się wydaje, że jeżeli jesteśmy specjalistą właśnie od metod ilościowych i mamy temat związany z prawem, to warto z tym praktykiem i teoretykiem jednocześnie najlepiej prawa porozmawiać, tak? To znaczy to daje fajny filtr pokazujący, jakie mogą być skróty myślowe, które my sobie w głowie zrobiliśmy, a może które nie do końca są zgodne z tym, co rzeczywiście w prawie piszczy, może powiem to w taki sposób. I to też w moich pracach nad różnymi tematami takimi trochę legaltechowymi wychodziło. Często jest tak, że na przykład informatycy, którzy myślą o tym, co jest problemem dla prawników, tych problemów szukają zupełnie gdzie indziej niż tam, gdzie my je mamy, tak? To znaczy oni myślą, że jakaś czynność dla nas jest strasznie problematyczna i bardzo nam dużo czasu zajmuje i ona tak w ogóle spędza nam sens powiek, a my mówimy, no, słuchajcie, my na to spędzamy, nad tym spędzamy 5 minut dziennie, tak? To nie jest warte tego, żebyście wy robili wielkie narzędzia i researche do tego, no bo to w ogóle nie jest problem dla nas. Także takie skonsultowanie się z kimś w tym konkretnym obszarze badawczym, który ma praktykę po prostu taką codzienną, zawsze daje fajne nowe perspektywy i nowe spojrzenie na problem. Panie doktorze. Ja szczerze mówiąc tu nie jestem w stanie nic dobrego doradzić ze strony badań ilościowych, natomiast ja mam odwrotny postulat dla dogmatyków prawnych i praktyków prawa, żeby jednak szerzej uwzględniać wyniki badań ilościowych, bo one są traktowane bardzo po macoszemu, co myślę, że wynika z ignorancji w dużej części po prostu. Maćku, ty już nad tymi dwiema dziedzinami spędziłeś dużo czasu, badając je, wybierając temat, wybierając metodologię. Co doradziłbyś tym, którzy dopiero tę podróż rozpoczynają? Jakich pułapek można uniknąć? Bo wiadomo, że najłatwiej się uczy i najlepiej na cudzych, a nie na swoich błędach. To znaczy, ja bym może tak lekko górnolotnie powiedział, że trzeba po prostu dużo słuchać i często opowiadać osobom zainteresowanym o tym, jaki się ma pomysł, bo tak jak dzisiaj zobaczyliśmy, można się naprawdę mnóstwa ciekawych rzeczy dowiedzieć i można z wielu innych punktów widzenia również spojrzeć na swoje plany. Także też chciałbym podziękować za wszystkie pytania, które chyba już nie zdążymy ich zadać, ale ja tutaj je wszystkie czytam, dziękuję za nie, bo dla mnie to też jest wielka nauka, że mogę tutaj dzisiaj być i jeśli ktoś również celuje w podobne badania, to zachęcam, żeby jak najwięcej o nich rozmawiał, bo myślę, że w otoczeniu takiej młodej osoby na pewno znajdą się osoby zainteresowane takim tematem. Od każdego, naprawdę od każdego można się czegoś nauczyć ciekawego. Trudno sobie wyobrazić lepsze zakończenie naszego spotkania i ja przyznaję z ręką na sercu, że naprawdę ten wątek nie był planowany, nie było go w scenariuszu. Bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj, pomimo tych problemów technicznych, które pojawiły się na pewnym etapie, spotkać i podyskutować. Bardzo, bardzo dziękuję naszym gościom, którzy podzielili się z nami swoją wiedzą teoretyczną i praktyczną i szczególne podziękowania płyną dzisiaj do tych, którzy udzielali się na naszym Q&A-u. Ja bardzo żałuję, że nie udało mi się zadać wszystkich tych pytań. Niestety przerosło to chyba nasze najśmielsze oczekiwania, jak dynamicznie ta dyskusja dzisiaj na Q&A się toczyła. Mam jednak nadzieję, że to nasze spotkanie będzie dla Państwa i tych młodych badaczy i tych, którzy doświadczenie badawcze lub praktyczne
mają go więcej, będzie taką inspiracją i żeby będziemy mieli okazję się spotkać jeszcze podczas kolejnych seminariów z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki, a następne spotkanie planowane jest już na koniec lutego i wtedy będziemy rozmawiać o cyfryzacji sektora ochrony zdrowia. Ja nie będę prowadzącą, będę natomiast osobą, która będzie o swoich badaniach opowiadać. Także do zobaczenia już w lutym i jeszcze raz dziękuję Państwu za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.